Bielany TV. Szanowni Państwo, następnie chciałbym Państwu serdecznie podziękować za te wszystkie głosy, które oddaliście Państwo na moją skromną osobę, jak i również na cały Komitet Prawa i Sprawiedliwości. 946 głosów to naprawdę bardzo dużo. To jest ponad 200 głosów więcej niż w poprzednich wyborach, więc pokazuje w pewnym sensie oczywiście, że Państwo doceniliście moją pracę i pozwoliliście mi dzięki temu również realizować swoje pomysły i zadania na przyszłej kadencji. Co mogę powiedzieć? Co będę realizował w tej kadencji? No przede wszystkim chciałbym dalej zajmować się kwestią weryfikacji i kontroli władzy, ponieważ Klub Prawa i Sprawiedliwości najprawdopodobniej będzie to klubem opozycyjnym, podobnie jak w poprzedniej kadencji. W związku z tym chcielibyśmy jeszcze dokładniej sprawdzać to, jak są rozdysponowane środki w naszej dzielnicy, jak powstają pewnego rodzaju decyzje oraz jak zmierzają je do weryfikacji. Więc poza tym oczywiście Komisja Architektury i Zagospodarowania Przestrzennego, ponieważ już teraz widzimy, jak słabo wygląda kwestia planów zagospodarowania przestrzennego na naszej dzielnicy. One są uchwalane zbyt wolno, a jeżeli już są uchwalane, są wyjątkowo kontrowersyjne, jak choćby plan zagospodarowania przestrzennego Nowego Wawrzyszewa.